4 sierpnia 2021. To dzień, który na dobre zapisze się w biografii najbardziej tajemniczego polskiego miliardera. To właśnie wtedy po raz pierwszy za akcje Polska, których posiada on aż 51%, płacono na tyle dużo, że mógł on wskoczyć na pozycję najbogatszego Polaka. Kim jest nowy najbogatszy Polak? W jaki sposób dorobił się fortuny? I czy naprawdę nikt nie wie, jak on wygląda? Przez wiele lat za najbogatszego Polaka uważano Michała Sołowowa, biznesmena z Kielc. Właściciela chemicznego giganta Syntosu, a także produkującego ceramikę sanitarną Cersanitu. Sołowow zainwestował także ostatnio w energetykę, zieloną oraz jądrową. Jego majątek został wyceniony w ostatnim rankingu Forbesa na 15,5 miliarda złotych. Choć kolejne zestawienie Forbesa ukaże się dopiero za kilka miesięcy, to jak się okazuje, bohater naszego dzisiejszego odcinka w sierpniu przebił kwotę Michała Sołowowa. Właśnie w środę 4 sierpnia na giełdzie za akcję Dino płacono 318 zł, co było do tego dnia rekordem spółki i dało jej kapitalizację na poziomie 31 miliardów złotych. Co więcej, tego dnia wartość Dino Polska zbliżyła się do wartości takich gigantów jak PKN Orlen czy PZU. Kim zatem jest tajemniczy założyciel Dino? To biznesmen Tomasz Biernacki. Cały pakiet akcji, które posiada Biernacki, był 4 sierpnia wart aż 16 miliardów złotych, co sprawiło, że wówczas stał się on najbogatszym człowiekiem w Polsce. Na marne było jednak szukać w sieci czy w gazetach komentarza nowego najbogatszego Polaka do zaistniałej sytuacji. Co więcej, Tomasza Biernackiego nie było nawet na giełdzie, kiedy jego spółka debiutowała na warszawskim parkiecie. Dlatego nie bez przyczyny jest on nazywany najbardziej tajemniczym polskim miliarderem. Do tej pory mistrzem ukrywania się był Marek Piechocki, współzałożyciel i prezes LPP, który jest właścicielem takich marek jak Reserved czy Krop. Piechocki nie pokazuje swojej twarzy, ale można chociaż przeczytać lub posłuchać z nim wywiadu. Biernacki natomiast nie udzielił jak dotąd żadnego wywiadu, nie opublikował ani jednego swojego zdjęcia, ani nie zabrał głosu w żadnej, nawet najbardziej istotnej sprawie. Część biznesu twierdziła nawet, że facet po prostu nie istnieje, ale wydaje się to być mało prawdopodobne. Istnieje, choćby w raporcie giełdowym jego spółki. Z raportu wynika także, że formalnie jako szef Rady Nadzorczej Dino nic nie zarabia. W poprzednich latach wypłacał sobie 5000 zł. Wiadomo o nim także, że ma 47 lat i dom w Krotoszynie, w którym założył swoją firmę. Niektórzy zaś twierdzą, że większość czasu Biernacki przebywa za granicą. Najbardziej medialne wydarzenie z życia biznesmena to wypadek, jaki miał miejsce w 2008 roku. Wówczas w Krotoszynie rozbiło się jego Ferrari F430. Kierujący autem miał 2 promile we krwi. Dużo więcej informacji dostępnych jest natomiast na temat jego biznesu, sieci sklepów Dino, które podbijają rynek handlu detalicznego. Dino coraz śmielej można porównywać z Biedronką. Sieć liczy już 1622 sklepy. Co prawda Biedronka liczy ich 3154, ale Dino w samym pierwszym półroczu 2021 otworzył aż 150 nowych placówek. Dla porównania Biedronka otworzyła w tym samym okresie tylko 53 nowe sklepy, ale 14 zamknęła. Warto jeszcze dodać, że wartość rynkowa właściciela Biedronki, czyli Jeronimo Martins, to w przeliczeniu na naszą walutę prawie 50 miliardów złotych. Dino dla przypomnienia 31 miliardów. A teraz zapraszam na odcinek o zarobkach na TikToku. Nie tylko dowiesz się z niego, ile się tam zarabia, ale także jak zarabiać na TikToku. Okazuje się, że nie jest to wcale takie trudne. Kliknij w link.